Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii 1000 najważniejszych słów. To już piąta lekcja, co oznacza, że po tej lekcji będziecie znać 50 najważniejszych słów wraz z kontekstami, które jak widzicie nie są takie typowe, więc tutaj przy okazji tych kontekstów, tych przykładowych zdań poznajecie kolejne słówka. Czyli już z 50 robi się na przykład 100. No dobrze, to zaczynamy. Dzisiaj zaczynamy od czasownika bekommen. Bekommen oznacza otrzymywać. Bekommen. Sie bekommt 15 euro für die Stunde. Ona otrzymuje 15 euro za godzinę. Die Banane, Banan, die Banane. Er hat überreife Bananen gekauft. On kupił przejrzałe banany. Er hat überreife Bananen gekauft. Bedeuten, oznaczać, bedeuten. Das hat nichts zu bedeuten. To nie ma znaczenia. Das hat nichts zu bedeuten. Beginnen, zaczynać, beginnen. Die Vorstellung beginnt 20 Uhr. Przedstawienie zaczyna się o 20. Die Vorstellung beginnt 20 Uhr. Das Bett, łóżko, das Bett. Ich muss noch das Bett beziehen. Muszę jeszcze powlec łóżko. Ich muss noch das Bett beziehen. Das Bild, obraz, das Bild. Der Künstler schuf ein wertvolles Bild. Artysta, der Künstler, stworzył drogocenny obraz. Cenny, drogocenny. Der Künstler schuf ein wertvolles Bild. Die Brille, okulary. Die Brille. Ich habe eine Brille mit Goldrand, czyli mam okulary ze złotą ramówką, ze złotymi oprawkami. Ich habe eine Brille mit Goldrand. Das Buch, książka. Das Buch. Sie sitzt ständig über ihren Büchern. Ona ciągle siedzi nad książkami. Sie sitzt ständig über ihren Büchern. Der Bus, autobus, der Bus. Die Leute drängen in den Bus. Ludzie wpychają się do autobusu. Die Leute drängen in den Bus. Die Butter, masło, die Butter. Ich streiche Butter aufs Brot. Rozsmarowuję masło na chleb. Ich streiche Butter aufs Brot. Dajcie koniecznie znać, jak Wam podobają się przykładowe zdania z najważniejszymi słówkami i do zobaczenia już w kolejnej lekcji.